Dzień dobry wszyscy. Dzisiaj wyjątkowy gość, marszałek, pan Piotr Całbecki. Witam serdecznie. I mamy drugi bardzo specjalny gość, kujawsko-pomorski obszary, czyli... Gęsina, które będziemy przygotowali na okazję świętego Marcina. Gęś, który robimy dzisiaj, będzie tak nazywany po włosku inumido, czyli na mokro. Robimy to z sosem pomidorowym, wina i długo będziemy je dusili. Do tego będziemy dodali marchewkę, cebulę, czosnek, rozmaryn, seler naczowy, odrobinę boczek, surowa kiełbasa, koncentrat pomidorowy, białego wina i rosół, który nie musi być zrobiony z gęścina. Wystarczy kurczaka czy wołowy, co mamy w domu. Tak? To będzie tak jak drugie danie, tak? Bo po włosku zawsze mamy. I przystawki, pierwsze danie, drugie danie. Także pasta za nami, zaczynamy danie podstawowe. Ja bym bardzo pana marszała poprosiłem, żeby mi przygotował tej jedna marchewka, cebula, boczek i tak dalej. Ja w międzyczasie zajmuję się... Ale co, zaczniemy od boczku, bo pewnie musi się wytopić trochę tak na patelni. Tak jest, tak, fachowe uwagi po prostu. I ja zacznę tutaj przygotowywać gęszczynę. Boczek mi przypomina, nie wiem, we Włoszech też jest popularna, jajecznica na boczku. Ale jak, oczywiście. Nie jak w Polsce oczywiście. Bo to jest prawie narodowy tutaj tradycja. Okej, oczywiście tutaj zostawiliśmy sam korpus. Z tym możemy odzyskać tłuszcz, topić go i robić przepiękny smalec. I z korpusem możemy go najpierw zmarzyć albo piecić w piekarniku i potem z tym korpusem możemy robić fantastycznego rosoła, tak? Które może być potrzebne do zupy, do różnych innych rzeczy. I teraz tutaj korpus odsuwamy, bo nie będziemy go już potrzebowali do tej receptury. I tutaj oczyścimy ze skóry piersi, nogi, żeby nie były taki saturowane, tak nazywane ostrygi, które my nazywamy, czyli część mięśni z plecy, skrzydła, podzielimy na dwóch, rozbieramy nadmiar skórę i zaczynamy po prostu gotować, tak? To danie jest popularne we Włoszech? Jest popularny sposób, tak, jest bardzo znana w okolicy Veneto, tak, czyli Wenecji i wszystkie tej okolice. Takie bardzo rodzinne przygotowanie, tak? O, nasz boczek się dusi, fantastyczne. Czyli czosnek tylko gniotę. Tak, tylko gniecimy. I teraz ja pozwolę tutaj zabrać już te piękne, pokrojone warzywa. Marchewkę jedną, czy też? Marchewka absolutnie wystarczy, jeszcze mi jest potrzebna kiełbasa, proszę pana. Przygotowaliśmy naszą gęść. Tu jest cebula, seler naczowy, czosnek, boczek, odrobina oliwa z oliwek i rozmaryn. Teraz dajemy surową kiełbasę. Poproszę. Polska surowa. Polska surowa, fantastyka. Po prostu. Można się zakochać. Dodajemy odrobina białego wina. Poproszę. Przyjemnością. Bardzo dobre, bo wino daje taka cytrusowość, kwasowość, robi takie danie odrobiny lżejsze, fantastyka. Ok. I teraz podnosimy temperaturę i możemy rzucić naszą gęszczynę na chwilę, żeby się rumienił. Troszkę koncentrat pomidorowy, żeby dał kolor i smaku. Tak? I teraz, jak tylko nabiera odrobinę kolor, pokrywamy całego z rosołem. Tak? Odrobina mąki posypujemy z góry. I chyba rosół. I teraz rosół pokrywamy całego z rosołem. Okej, super. I teraz pokrywka, ciach,
i 2 godziny czasu. Także między czasem możemy... Ale tak, żeby odparowywało? Lekko. Tak, zostawimy troszkę otwarte, żeby powolutku. Nie gwałtownie, ale powolutku, żeby mięso miało czasu. Nasza gęścina się dusiła i teraz możemy przygotować kartofelkami, tak? Rozumiem, będą podsmażane, tak? Połówki? Tylko połówka, tak. Dokładnie tak. Kroimy tylko na połówkę, bo kartofelki są już gotowane, tak? Odrobina oliwy z oliwek. Extra virgin oczywiście. Włosi są troszkę nudni, my zawsze oliwa z oliwek. Extra virgin. Pieprz, gruba sól, tak. Rozmarynem. Teraz czekamy, że odrobina świerci, żeby musi być ciepłe, bo albo nasze kartofle, pyry, grule, ziemniaki się będą kleili, tego my nie chcemy i wkładamy. W ten sposób. Proszę bardzo. To najpierw włożymy ziemniaki. Potem parę grule. Teraz pójdą grule. Tak. Prosto z Małopolski. Dokładnie. Ale pachnie. Tam też niech się nauczą gęsiny na świętego Marcina. No, panie marszałku, ja nie mogę się doczekać, żeby spróbować jeszcze raz tą gęsinę tak kujawsko-pomorska, bo to gdzie, zapachy i. Gdzie, ale w slow food cierpliwość jest skazana. Wtedy tak lepiej jest. Smakuje. Dokładnie. Pod ale już względem. Wyłączymy nasze cuda. Zaczynamy tutaj od kartofelki. O, dokładnie proszę. Tak miały być. Ja do pana przygotuję tu. Niesamowicie wygląda ta sól, która się przykleiła, prawda? Do... I to, które będzie dała dużo kartofli. Smaku nasze kartofelki, tak. Jak fajnie zagęścił się sos. Prawda? Dzięki odrobinę mąki i 2 godziny czasu. Ja zapraszam pana marszałka. Dziękuję. Na oca in umido alla veneziana. Taka gęś duszona po wenecku. Proszę także. Państwa, przy okazji naszego święta przenosimy się do Wenecji. Zobaczymy, jak to smakuje. Jak to smakuje. Dziękuję bardzo. Wygląda bosko. Proszę Państwa, naprawdę gęsina. Ale tutaj, tak jak w każdym włoskim receptura, postawa jest jakość składników. Bez ta gęścina by nie smakowało. Wszystko pasuje, naprawdę nieprawdopodobnie smaczna potrawa. Jeszcze lepsza chyba niż ta z piekarnika. Chociaż możemy mieć raz to. Duszona gęś, ale wymaga rzeczywiście cierpliwości.